pracowali na tych dużych wykrojnikach, na tych, do których przywykliście. Ale zrobimy sobie dzisiaj pracę na tym małym wykrojniku. One najprawdopodobniej jeszcze są do kupienia, są na stanie w akcjonie, nie mam pewności, ale chyba są, a jeżeli nie, to pytajcie na bazarkach jak zawsze, bo te na bazarkach też krążą, rozglądajcie się, pytajcie i na pewno dostaniecie. Co ja z tego wykombinowałam, jakby stricte nie mogę wam powiedzieć do albumu, ale do jakiego wam jakby nie podepnę teraz tego projektu, do projektu, który tworzę w tej chwili. Dlatego, że to będą wykrojniki z akcjona odcinek 6 i ja wam pokażę właśnie taki podzespół z tego albumu, więc długo już dłużej nie będę przeciągała. Zaczynamy, pozwolicie, że usiądę. I teraz tak, moi drodzy, potrzebujemy na pewno wykroić sobie z tego wykrojnika element i teraz podpowiadam, że ten wykrojnik kroi i embosuje. Tak jak pisze, kroi i embosuje i teraz tak. Jeżeli wykroicie, to przepuśćcie to jeszcze przez gumę do embosowania. Ja mam taką staruszkę mam i tu mam taką moją staruszkę mam. Powiem wam szczerze, że nawet nie pamiętam. Ja chyba dokupywałam specjalnie, ale mam taką staruszkę i dzięki niej embosuję, bo bardzo ładnie ta ramka wygląda właśnie jeszcze przeprowadzona przez tą gumę do embosowania, żeby wyembosować, bardzo ładnie to wygląda, więc potrzebujemy jeden taki element wyciąć i ja go tu mam. Potrzebujemy jeden taki element wyciąć. Czekajcie. O, jeden taki element wyciąć. Mankamentem tylko tutaj jest i też embosuję tu, bo widać, jeżeli jest jakby cięcie i dodatkowa blaszka jeszcze taka, to na pewno do embosowania jest ten wykrojnik i on, jak go tak kwiecie, przyciśniecie troszeczkę, to on ładnie wam te brzegi schowa, tak ładnie wam jakby zamiecie pod dywan, że tak powiem. To jeden taki element i teraz wykrawając tym wykrojnikiem, on ma nóż tnący jeszcze tu w środku, więc wykrawa wam z tego jeszcze taki element. I my tych elementów będziemy potrzebowali dwa, może być jeden, ale będę potrzebowała dwóch, żeby wam pokazać, jak ja to robię. I na pewno wiecie co potrzebujemy. Ja wybrałam sobie takiego małego taga, wykrojnik taki mały tag. I sobie wykroiłam takiego małego taga, a jeszcze bardziej zależało mi na tym, że będzie ładnie wykończona dziureczką, że będzie dziureczka na końcu, zobaczycie do czego. I ostatecznie jeszcze będzie nam potrzebny ten wykrojnik, to znaczy miło by było, a ja wam to powiem wam na samym końcu, po co ten większy, ten mniejszy niekoniecznie, ale ten większy do czego nam. Pozwolicie sobie, to odłożę na bok i teraz tak, czego jeszcze potrzebuję? Kawałka folii z raportówki, znaczy ofertówki, jak to na to mówi, nie wiem, naprawdę jest tyle nazw tego, że ja nie wiem, dla mnie to jest raportówka. I my sobie do tej rameczki, przepraszam, jakieś takie duchoty mnie biorą, w ogóle dziwne, do tej rameczki wkleimy sobie folijkę. Ja wycięłam ją 6,8 na 6,8 i sobie ją tu wkleję, ponieważ ja mam bardzo dobry klej i wiem, że ten klej mi utrzyma te folie w ryzach i przyklei, ale ja bym wam polecała jakiś klej rozpuszczalnikowy, może nie rozpuszczalnikowy, z tych takich przeźroczystych klejów. Kurczę, powiem wam szczerze, że zapomniałam jakby nazwy tego kleju, ale takiego nie do papieru, takiego troszeczkę bardziej brutalny ten klej. I ja sobie tę folikę ładnie tu przykleję. Tak mi sobie, o, przykleję folijkę i teraz powiem wam taką ciekawostkę. Znaczy taką ciekawostkę. Ja tego używam, bynajmniej zaczęłam używać, mi trochę kleju wyszło, ale jak wyschnie, to sobie go ładnie wyciągnę, bo ten mój klej to akurat jest taki fajny, że spokojnie go wyciągnę. Już wam pokazywałam ten klej nie raz, pokażę wam jeszcze raz. Jest do nabycia na pewno w Anglii, niemałe pieniądze kosztuje, bo chyba taka butelka
czy połowę mniejsza, kosztuje chyba 50 czy 70 zł, ale powiem wam, że tę butelkę mam już ponad rok, bo kupiłam ją w zeszłym roku, jakoś tak przy Bożym Narodzeniu również. Mam ją ponad rok i mam jeszcze spore pół butelki i tu 3/4 butelki może. Także bardzo ekonomicznie jest przy użyciu tej końcóweczki, bardzo ekonomicznie, ja używam do zadań specjalnych, już nieraz o nim mówiłam. Więc ja zupełnie bezpiecznie sobie tę folikę wklejam w ten papier, bo ja wiem, że ten mój klej to spokojnie utrzyma. Ale dobra, nie. Nie, już teraz muszę wam powiedzieć. I teraz tak. Dwa te środki, zwróćcie uwagę, że to jest prostokątem. I ja to używam jako ramkę do zdjęć. I teraz tak. Jeżeli chcecie zdjęcie pionowe usadowić na stronie, no to macie taki odnośnik wam daje, macie 3. Jeżeli chcecie poziome zdjęcie, to macie te 2. I teraz jeżeli chcecie robić sobie poziome zdjęcie, to wejście musi być tu. Jeżeli chcecie pionowe zdjęcie, to wejście musi być w ten sposób. Ale idziemy dalej, bo żeby zrobić wejście, to musimy sobie użyć tej spodniej tego wykrojnika. Ja usiłuję normalnie jasno i czytelnie mówić, bo niektórzy mają problemy mnie zrozumieć. Ja zdaję sobie sprawę, że jestem charakterystyczna. Z tego wykrojnika to tło i my sobie to musimy tu wkleić, ale oczywiście nie możemy wkleić tego na płasko, bo po prostu żadna mata nam tu nie wejdzie. No, może jakbym się uparła, to może bym wcisła, nie wiem. Nie chcę chyba próbować. Chciałabym, żeby mi to w miarę luźno szło, więc ja sobie, ponieważ ja będę chciała zdjęcie pionowo, to 2 do góry, 3 na boku, to ja sobie muszę podnieść tylko te 3 strony, więc my sobie podniesiemy 3 strony. Ja podniosę to w tej chwili na piankach. Normalnie podniosłabym to na bermacie, ale z bermatą nie będę się tu teraz użerać, że tak powiem. Piankę mam z Akciona również. I tu, gdzie dam radę wkleić, cały kwadracik to wklejam. A fajnie ta ramka jest tak skonstruowana, że naprawdę jest gdzie wkleić cały ten kwadracik. Zupełnie bezpiecznie, żeby nie było widać, a przy okazji możemy tak wklejać, że będziemy mieli jakby te pianki pół na papierze, pół na tej folii i też to nam da takie dodatkowe zabezpieczenie, żeby nam ta folia gdzieś tam nie odskoczyła. To dla tych, którzy się bardziej martwią. Ja robię troszeczkę z tej średniej pianki z Akciona, bo tam są 3 rozmiary, więc ja robię z tego średniego rozmiaru. Pomalutku. Fajnie się tą ramkę robi i fajnie, powiem wam szczerze, i fajnie ją można później wyeksponować w albumie. Ja przez przypadek tak mi wpadł w ręce ten wykrojnik, mówię okej, dobra, jak już mi tak wpadłeś w ręce, to jedziemy z tobą, zobaczymy, co masz mi do zaoferowania. I tak wykroiłam, najpierw wykroiłam i zobaczyłam, jaki on jest. Dobra, odczepię sobie i okazuje się, że na pewno wiele osób z nas ma ten wykrojnik i nie przyszłoby nam do głowy, jak go użyć, bo większość, powiem wam szczerze, że jest bardzo dużo ludzi takich właśnie, które kupują rzeczy w Akcjonie bezwładnie, bo tanio, bo jest, jak leci, bez zastanowienia. Ja go kupiłam, bo był ramką i ładnym wzorem. Ja nie wszystko kupuję w Akcjonie jak leci, bo czasami te wzory w Akcjonie są po prostu tandetne i ja tego wtedy nie kupuję. W większości przypadków się nie mylę co do wiecie, estetyki tych rzeczy,
A ta ramka mi się podobała, bo ja takie rzeczy zbieram, jak właśnie to są takie moje basiki, ramki, rameczki, jakieś takie rzeczy, to ja to zbieram. Więc ta ramka mi się też spodobała, aczkolwiek też planu na nią nie miałam. Dobra, i my mamy na trzy wejście, więc wiecie co, ja sobie położę. O, możecie to w różnych kolorach i kompilacjach robić. Nie musicie, wiecie, tak jak ja. Ja to mam akurat w kremie, bo mi to pasuje i potrzebowałam jednokolorowego. Dobra, to musimy sobie mocno... Tu sobie nie żałujcie tego docisku, bo ta pianka musi nam się wbić, wkleić i tu zewnętrznie i wewnętrznie. Dobra, i teraz robimy sobie maty. Mogłabym to obciąć i chyba to obetnę. Moje na wysokości 3, to sobie obetnę. Dobra. Wkleję sobie. Aha. Na 3, czyli proszę bardzo. Skakuj. Zaraz wam powiem, po co jeszcze ten ostatni wykrojnik. Ale to tylko w wypadku, kiedy ten album robilibyśmy dla siebie, ten ostatni wykrojnik był na miejscu. Chyba że ktoś wam podaruje zdjęcia, żebyście je wsadzili w ten albumik. Ja robiłam próby, jak wycinać się zdjęcia i wklejać w to i powiem wam szczerze, że to tak pięknie wygląda i to niekoniecznie musi być zdjęcie, wiecie, zdjęcie takie, że musi być pełna postać, to mogą być rośliny, mogą być książki, no, cudawianki, czy jakieś sytuacje i wtedy zdjęcie wycinacie tym wykrojnikiem, bo on wam wtedy idealnie tu skoczy. No i macie sobie zrobioną matę na zdjęcie i ładnie wam tu wychodzi, że możecie sobie podszczepić coś jeszcze, jakieś dyndadło, jakiś znaczek, jakiś coś, zalaminowaną naklejkę, coś w tym rodzaju, a jest z dwóch stron, dlatego że moglibyście dać sobie wtedy dwa zdjęcia i zmieniać sobie. Także tak to wygląda, moi drodzy. To jest moja propozycja wykrojników z Akcjona, odcinek 5. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.